Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Dowiedzieliśmy się już, że ludzkość doświadcza konsekwencji grzechu pierworodnego. Kiedy przychodzimy na świat, nie stajemy się automatycznie dobrzy, ale bywamy raczej samolubnymi egoistami. Lubimy kręcić się wokół siebie. Brakuje nam prawdziwej przyjaźni z Bogiem. Brak nam łaski uświęcającej. Brakuje nam życia nadprzyrodzonego, które wypływa z łaski. Brak nam więc kilku rzeczy. Natomiast to, czego nam nie brakuje, to cała góra win i grzechów, które gromadzą się w naszym życiu. Wszystko to oddziela nas od Boga. Jak więc mamy pozbyć się tej sterty? Sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Możemy żałować swoich grzechów i to jest krok pierwszy. Ale grzech, jak już to powiedzieliśmy, jest zawsze brakiem miłości do Boga. Obraża Boga, a zatem wymaga jego wybaczenia. To Bóg musi zadziałać. Tylko w ten sposób możemy pozbyć się tej góry. Bóg więc musi zadziałać. I to właśnie robi. Oczywiście jedno jego słowo wystarczyłoby, aby zmieść nasze grzechy. Ale on wybrał inną drogę. Przyprowadza nas z powrotem do siebie w sposób przepiękny i przeobfity. Bóg staje się człowiekiem. Staje się człowiekiem, by osiągnąć trzy rzeczy. Po pierwsze, po tym, co już powiedzieliśmy, pewnie wiesz o co chodzi. Bóg staje się człowiekiem, aby nas zbawić. Później zastanowimy się nad tym, czym dokładnie jest odkupienie. W każdym razie Jezus robi coś, co zmiata tę górę grzechu. W Jezusie Bóg działa tak, że grzech już nas od Niego nie oddziela. Po drugie, kiedy Bóg staje się człowiekiem, przestaje do nas mówić przez proroków, ale sam mówi do nas bezpośrednio. Jezus przynosi nam pełnię Bożego objawienia. Bardziej i głębiej niż kiedykolwiek uświadamiamy sobie, kim jest Bóg. Im lepiej go znamy, tym bardziej możemy go kochać. Po trzecie, swoimi słowami i czynami, Jezus daje nam przykład, jak prowadzić sprawiedliwe życie. Pokazuje nam drogę, która prowadzi do nieba. Bóg osiągnął te trzy rzeczy, stając się człowiekiem. Jest jeden szczególny moment w życiu Chrystusa, kiedy te trzy rzeczy łączą się ze sobą w sposób doskonały: na krzyżu. Na krzyżu dokonało się dzieło naszego odkupienia. Krzyż uzmysławia nam prawdę, że Bóg jest miłością. Z krzyża płynie dla nas doskonały przykład miłości i daru z siebie, który powinien kształtować każdą naszą myśl, słowo i czyn. Dlatego właśnie Bóg stał się człowiekiem.